Wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl. Mogę? To pytanie? Ale chciałam powiedzieć, że to jest napisane Vera 12. Ja tylko i noszę bidon. Ania Wysogińska, co macie w tych binonach, że tak wspaniale gracie do ostatnich sekund i wygrywacie te dreszczowce tutaj w Boksen w arenie w Herni? Dlaczego dreszczowce? Na luzie jedną. No tak zapowiadała choćby Karolina. Nie byłem Weroniki, ja mam wodę, ale u Weroniki trzeba było zapytać, co jest. Coś pomogło w każdym bądź razie. No dzisiaj nasz duet bramkarski to wręcz taki duet murarski, bo zamurowałyście bramkę i malutko tych bramek straciliśmy na przekroju, w przekroju całego spotkania. Wygrałyśmy jedną, co mam powiedzieć? Jesteśmy w czwórce najlepszych drużyn na świecie i nie, no Werandzia, kocham ją i dziewczyny dzisiaj zostawiły kawał, jak zawsze, serducha i wierzyły w to od początku do końca, że możemy, no i na luzie jedną. Przed nami Holandia, to już absolutnie wiadome, Holandia wygrała z Francuzkami. Drugi raz pomarańczowe będą naszymi przeciwniczkami. No ale dziś jeszcze chyba trochę radości, jeszcze czy już od razu nowa akcja, oranie i walka o złoto. Dajcie nam się chwilę pobawić, kurczę, jesteśmy czwórtą najlepszych drużyn na świecie, a no na pewno Paulina Adamska biedna będzie miała kupę roboty już dzisiaj. No ale co, kto by to nie był, trzeba podejść jak do każdego meczu z wolą walki, z chęcią zwycięstwa, a jak będzie, zobaczymy. Polska to już jednak zupełnie inna drużyna pod względem, myślę, siły we własne możliwości w stosunku do Nestwed, bo nie było tego uśmiechu tydzień temu, teraz wróciła radość chyba i czujecie się jeszcze mocniejsze, bo wy od początku, ty też mówiłaś, to nieprawda, my wierzymy do końca, to wy nas skreślacie, to wy krytykujecie, no ale to nie jest tak, że takie dwie wiktorie podnoszą na duchu nawet drużynę, która jakiś tam może kryzys miała. Kurczę, dlaczego kryzys? Ja myślę, że po prostu my tam byliśmy niezadowolone z tego względu, że jeżeli po nawet wygranym meczu masz niezadowolenie, to wiesz tylko to wiesz tylko i wyłącznie, że mogłaś to zrobić dużo lepiej i to z tego wynikało. Może nie był to najpiękniejszy handbal, może do tej pory nie grałem najpiękniejszego handbalu, ale jest to skuteczna piłka ręczna. Masa serca, litry wylanego potu i niesamowita wola z walki, to jest przepis na zwycięstwo. Mama pomogła, bo mówiłaś, że mama jest twoja Rosjanką. Myślę, że Polką już dłużej niż Rosjanką, chciałam tutaj zadać kłam. Naprawdę, ona jest dłużej Polką niż Rosjanką, no. Ale rozpisała ci te rywalki, tak jak mówiłaś, były jakieś SMS-y, telefony, możesz już teraz zdradzić. Z mamą zawsze, myślę, że ona jest drugim statystykiem po Paulinie Adamskiej. Tak, ona generalnie, jak nie wiem, no, wylosowałyśmy w pucharach z Zvezdy. Ja pół godziny później już miałam wszystkie, znaczy ostatnie 5 meczów z Zvezdy na mailu. Natalia się zna, pozdrawiam ją serdecznie. Może ciotki będą w Wołgogradzie niezadowolone, ale no trudno, no. My jesteśmy bardzo szczęśliwi i za to dziękujemy. Ania Wysokińska, dziękuję bardzo. China, China, China.